Kolejny filmik z meczu Trefla Sopot ze Śląskiem Wrocław. Proszę Państwa, mamy drugą kwartę, a do zakończenia tej kwarty 6,5 minuty. Sopocki Trefl, UKS 7 Trefl prowadzi 49-22. No, zapowiada się, że tutaj stópka pęknie. Ale słabo coś bronił chłopcy z Trefla. A ty co taki zmęczony jesteś? Piłkarz przyszedł koszykówkę oglądać? Fajna dyscyplina, nie? Co ty gadasz? Za dużo biegania. Ale to jest koszykówka jest grą bardziej efektowniejszą. Tu są popisowe akcje, tu jest dużo koszy, dużo obrony. Kontaktowa. Ciężko jest. Tak? A NBA najlepsza liga świata. Nie przekonasz mnie. Koszykówka jest grą dla ludzi inteligentnych. Większość koszykarzy to są po studiach. Koszykarzy też często. Tak? A jak ty się uczysz? No tak. No widzisz? No ładnie, brawo. Często pan ogląda ich? Cały czas. Oglądam, nagrywam, fotografuję, opisuję. Ciesielski. Kolenda. Time out. Ja idę podsłuchać, co tam trenerzy mówią, bo mnie to ciekawi. Teraz dopiero idzie doping, bo idą kibice z Trefla. Jak wam idzie? Bo na razie kadeci Trefla wszystko wygrywają, a mini koszykówka? Wszystko wygrywamy. No to skoro tak słabo gracie, to może umiecie lepiej dopingować. Może. Jest trener. Ma obraza? Nie, to było... To było, można powiedzieć... Jak wam idzie? Słabo, wszystko przegrywamy. Ale to nie szkodzi, oni też kiedyś jak byli mali wszystko przegrywają, a teraz wszystkich leją. A to nie jest nasz turniej, tak szczerze. O, ty ma fajny KD 13. Co ma ładny? Niech pan na 13 buty jego bliżej. No to ci się buty podobają, tak? No. A patrz jakie ja mam buty eleganckie. Ej, sam to przed. Ale niech pan zrobi zbliżeń na te. No robię. KD, tak się nazywają. No. A ten 25 ma fajne kobiety. Dobrze, to na razie tyle. Albo jeszcze nagrywamy. Siadać tutaj i pokażcie, jak kibicuje Tref Sopot Treflowi. Let's go Sopot! Let's go! 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 Let's go! Defense! 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 Z takim dopingiem to chyba wygrają. Na razie tyle. A bo jeszcze chwileczkę, jeszcze minutkę. Proszę kibiców o kulturalny doping. Jesteśmy we Wrocławiu, stolicy polskiej koszykówki. Jesteśmy na meczu młodzieżowej koszykówki. Od kiedy Trójmiasto jest stolicą koszykówki? No właśnie. Czekaj, Krause się przeprowadzi do Wrocławia, to będzie inaczej. Już niedługo będzie tak, że we Wrocławiu będą dwie drużyny z Ekstraklasy, WKK i Śląsk, a w Trójmieście nikogo.